Dzień dobry, rozmawiamy z Szymonem Stepińskim, burmistrzem Brzozowa, wybranym na to stanowisko na pierwszą kadencję początkiem listopada ubiegłego roku. I właśnie, panie burmistrzu, pierwsza kadencja nie oznacza wcale debiutu samorządowego, bo od 4 lat był pan radnym miejskim. I właśnie rozpoczynając rozmowę, chciałem się cofnąć o te 4 lata. Wchodząc do Rady Miejskiej w 2014 roku, miał pan konkretne zagadnienia wybrane, którymi chciał się pan zajmować? Wiedział pan z góry, jakimi rzeczami, jakimi dziedzinami będzie się pan zajmował? Czy w trakcie kadencji pojawiły się problemy, nad którymi się trzeba było pochylić, skoncentrować i wbrew wcześniejszym założeniom poświęcić im jakąś część czasu? Może zacznę od tego, że witam pana i witam państwa. Odpowiadając na to pytanie, trzeba też popatrzeć, że wtedy model startu w wyborach był troszeczkę inny. Startowałem z jednomandatowych okręgów wyborczych i ten start był spowodowany tym, że nie zgadzałem się też na wiele rzeczy, które w gminie tutaj funkcjonowały, i chciałem też zmian. Chciałem rozwiązywać też problemy mieszkańców i właśnie to było taką główną determinantą, aby wystartować w wyborach. I pojawiły się jakieś sprawy, które zdominowały pana działalność jako radnego? Tak. Tych spraw było mnóstwo. Były kwestie bardzo różne, od oświetlenia, po kanalizację, drogi. Naprawdę bardzo, bardzo dużo spraw. A jakieś konkretne wydarzenie wpłynęło na pańską decyzję o kandydowaniu na burmistrza? Czy to była jakaś sekwencja zdarzeń, no, która uświadomiła na przykład, że w roli radnego pan nie jest w stanie dokonać pewnych zmian, no, które pan zamierza, i należy w tym celu zawalczyć o najwyższe stanowisko w gminie? Tak, zdecydowanie. Powiem w ten sposób. No, mamy demokrację, jeżeli, jak każdy wie, w Radzie jest 21 osób i tutaj no, siła demokracji stanowiła o tym, że poszczególny czy pojedynczy radny nie jest w stanie też przeforsować swoich tutaj pomysłów na realizację zadań w gminie. Dlatego to też było pewną determinantą, żeby jednak mimo wszystko spróbować siły tutaj właśnie na funkcji burmistrza Brzozowa. A jako radny był pan wprowadzany w problemy gminy, no bo uczestniczył pan w sesjach, na którym przedstawiano różne sprawy, omawiano plany, omawiano realizowane inwestycje, a po objęciu funkcji burmistrza zaskoczyło coś pana? Pojawiło się coś, no, czego pan nie był świadom? Znaczy tak, powiem w ten sposób. Na pewno nie zdecydowałbym się na start w wyborach na urząd burmistrza Brzozowa, gdybym nie miał tego doświadczenia 4-letniego w postaci radnego Rady Miejskiej. No, samorząd ma tak dużo problemów i to jest tak ogromne spektrum zagadnień, że tutaj bez tego doświadczenia 4-letniego byłoby naprawdę trudno odnaleźć się w tych wszystkich kwestiach. A było coś, co na przykład, no, w cudzysłowie powiedzmy, przestraszyło pana i sobie pan pomyślał? Znaczy tak, oczywiście. Oczywiście, powiem w ten sposób. No, przede wszystkim zaskoczyła mnie polityka finansowa, która była prowadzona przez poprzednie władze, i tutaj to nie ulega wątpliwości, że liczyłem, że stan finansów publicznych jest znacznie lepszy. Także to pewnie było takim najważniejszym tutaj tematem i zaskoczeniem. A co należy przedsięwziąć, przynajmniej w sensie tych najbliższych tygodni, miesięcy, żeby zmiana burmistrza również doprowadziła do szybszego rozwoju Brzozowa? Znaczy, na pewno musimy te finanse publiczne uzdrowić, tak? Czyli musimy spiąć trochę koszty, które tutaj mamy, i szukać oszczędności. Mamy nową perspektywę finansową, musimy znaleźć koniecznie pieniądze na wkład własny, aby tutaj ta gmina się rozwijała. Czy reorganizacja urzędu będzie służyła między innymi właśnie celowi
opanowania tych kosztów? Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja będę współpracował z profesjonalistami i specjalistami w danym zakresie, tak? Czyli u mnie na pewno będą pracować osoby, które będą kompetentne i na takich osobach będziemy chcieli budować wizerunek gminy i to będzie w pierwszej kolejności model tej reorganizacji, o której mówiłem. Także to będzie też takim plusem właśnie tych działań. Kontynuując ten wątek współpracy, bo w kampanii wyborczej współpracował Pan z przedsiębiorcami blisko i tę współpracę kontynuuje. I właśnie czy takie działania na linii Urząd Przedsiębiorcy, właściciele firm będzie służył temu, żeby wypracować, stworzyć warunki zachęcające do inwestowania tutaj w gminie i poszerzenia tego skromnego póki co rynku pracy? Tak, no powiem tutaj, mam nadzieję, że to spotkanie, które odbyło się nie tak dawno, nie będzie ostatnim, będzie tych spotkań znacznie więcej. Będę współpracował z przedsiębiorcami, ale będę też współpracował ze wszystkimi osobami, mieszkańcami naszej gminy, którzy będą chcieli tutaj rozwijać naszą tą lokalną społeczność. Ci przedsiębiorcy to gwarantują takie praktyczne chyba podejście do problemów, no bo oni najlepiej wiedzą, co trzeba zmienić, żeby zachęcić. To będzie taki handicap, można powiedzieć, dla chcących inwestować. Tak, trzeba powiedzieć też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Brzozów jest bardzo trudnym rynkiem do prowadzenia działalności gospodarczej i jeżeli ktoś zdecydował się tutaj prowadzić działalność i odniósł sukces, to naprawdę gratuluję pomysłu. No, to też wskazuje, że te osoby są pomysłowe i warto z nimi po prostu nawiązywać współpracę. Jakie inwestycje będzie Pan kontynuował po poprzedniku? Jakie pomysły będzie Pan wdrażał i w jakiej ewentualnie perspektywie czasowej? Na pewno będziemy chcieli skończyć tutaj taką inwestycję priorytetową, to jest kanalizacja w Starej Wsi. Będziemy chcieli również wybudować, skończyć te inwestycje budowy sali gimnastycznej w Dużym Polu i zmiennicy. No i oczywiście mamy też swoje inwestycje, które wynikały czy to z kampanii wyborczej, którą będę chciał, z programu kampanii wyborczej, który będę chciał konsekwentnie punkt po punkcie realizować. Także tych inwestycji było tam dość sporo. Mam nadzieję, że się w tym pięcioleciu uda zrealizować te, które tam były zamierzone. No właśnie, wracając jeszcze do obiektów sportowych, można powiedzieć, że to jest taki atut gminy, bo trochę ich jest i one ważne funkcje spełniają. I jeszcze dodatkowo chciałem zapytać, jaka jest pozytywna strona działalności i funkcjonowania gminy? Nie wiem, działalność kulturalna, właśnie ta sportowa, jeszcze jakaś inna może? Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową czy to oświatową, to jest to atut gminy. Natomiast jest jeszcze bardzo duże pole do zagospodarowania w innych dziedzinach, w takich jak na przykład turystyka czy pozyskanie inwestorów na podstrefę ekonomiczną w Brzozowie. No właśnie, utworzenie tej podstrefy jest możliwe? Że tak powiem, ona funkcjonuje, tylko no na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko i wyłącznie na papierze. No czy można ściągnąć inwestorów właśnie do tej strefy? Będziemy się starać oczywiście, będziemy chcieli tutaj rzeczywiście dość mocno podziałać, aby ta podstrefa zaczęła funkcjonować i nie była, że tak powiem, tylko podstrefą na papierze. Wiąże się to pewnie też z dodatkowymi kosztami, no bo też trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że na dzień dzisiejszy ta podstrefa jest nieuzbrojona. No musimy uzyskać środki finansowe i wykonać tam pewne inwestycje. A propos inwestycji takich, o które pytałem wcześniej, które powinny być jak najszybciej zrealizowane, to no jedna z głównych ulic miasta, jeden pas jej jest wyłączony. Czy to się da naprawić w miarę szybko, czy jakieś formalności są potrzebne do tego, że to się będzie odwlekać w czasie? Ja powiem w ten sposób.
Pewne rzeczy zostały zaniechane wcześniej i teraz to wszystko się rozciąga w czasie. Mam nadzieję i też prowadzimy takie rozmowy, aby ten stan rzeczy rzeczywiście nie utrzymywał się dalej bez rozwiązania. No będę tutaj potrzebował również pomocy, czy to z poziomu innych samorządów, czy to z poziomu rady. Musi być przede wszystkim zgoda i będziemy wtedy realizować to zadanie, aby ten stan rzeczy zniknął. Dziękujemy bardzo i życzymy, żeby wszystkie zamierzenia po tych 5 latach stały się faktami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.